Siemka, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na krótki filmik po tej październikowej przerwie, w trakcie której odbywałem ćwiczenia rezerwy. A więc tak, trafiając do jednostki wojskowej w Grudziądzu pierwszego dnia, no tak naprawdę nie wiedziałem, jak te ćwiczenia będą wyglądały. Na miejscu okazało się, że zostałem powołany do 5. Batalionu Obrony Terytorialnej, a więc liczącego ponad 200 żołnierzy pododdziału, składającego się tylko i wyłącznie z żołnierzy rezerwy. Średnia wieku wynosiła około 30-40 lat i w przeważającej większości byli to ludzie, którzy odbyli kiedyś służbę zasadniczą. Było także kilkunastu dwudziestoparolatków, których ominął pobór i odbyli jedynie przeszkolenie w ramach NSR. Po otrzymaniu oporządzenia i umundurowania w Grudziądzu zostaliśmy przewiezieni do jednostki wojskowej w grupie. No i tam mieliśmy spędzić kilka pierwszych dni, które upłynęły nam na szkoleniu podstawowych umiejętności, a następnie mieliśmy być przewiezieni na poligon w Orzyszu. No ponieważ jak się okazało, 5. Batalion Obrony Terytorialnej miał tam wziąć udział w ćwiczeniu Dragon 2015. Być może coś o nim słyszeliście z mediów, ponieważ jest to jedno z większych ćwiczeń wojskowych w tym roku. Udział w nim brało kilka tysięcy żołnierzy zawodowych, a także kilkuset sojuszników z NATO. No i nowością było także to, że wziął w nim udział sporej wielkości pododdział złożony z rezerwistów. A ostatnie tego typu ćwiczenie miało miejsce kilkanaście lat temu. Po przyjeździe do jednostki wojskowej w grupie zostaliśmy przydzieleni do odpowiednich plutonów i drużyn. W moim przypadku trafiłem do plutonu piechoty. No i te pierwsze kilka dni upłynęło nam na dość intensywnym przeszkoleniu, które miało na celu przypomnieć nam podstawowe umiejętności. No tak więc mieliśmy dość sporo strzelania z ostrej amunicji do celu, składanie i rozkładanie broni, rzut granatem, zakładanie OP-1 i maski przeciwgazowej, czy też ćwiczenia z taktyki. No i w trakcie tych ćwiczeń mogliśmy użyć całkiem sporo ślepej amunicji i środków pozoracji pola walki. No tak więc był to chyba najciekawszy element tych kilku pierwszych dni. No i muszę przyznać, że szkolenie to było doprawdy intensywne. Pierwszego dnia kładliśmy się spać po godzinie pierwszej, a o 5.30 musieliśmy już niestety wstać. Po zakończeniu ćwiczeń w grupie zostaliśmy przewiezieni autobusami do Orzysza. No i o ile w grupie mieszkaliśmy sobie w całkiem niezłych pokojach w bloku mieszkalnym jednostki, to w Orzyszu musieliśmy zamieszkać w warunkach polowych. Był tam przygotowany dość spory obóz, zamieszkaliśmy w namiotach, które szczęśliwie ogrzewane były przez nagrzewnicę na ropę. Postawiona była tam także sporej wielkości stołówka. Mieliśmy także do dyspozycji kontenery z ciepłą wodą i prysznicami. No jednak o ile to było tylko nasze miejsce bytowania, to ćwiczenia odbywaliśmy kilka kilometrów od tego obozu w samym środku poligonu. No i tutaj ćwiczenia także były niezwykle intensywne i męczące. Było to jednak dość sporo całkiem niezłej zabawy. Otrzymaliśmy mnóstwo ślepej amunicji, a także środków pozoracji pola walki, takich jak na przykład granaty dymowe czy granaty hukowe. Spędzaliśmy między innymi dobę w samym środku lasu. No i było to doprawdy bardzo ciekawe doświadczenie. No kolejnym dość ciekawym wydarzeniem był przyjazd do naszej bazy prezydenta Polski Andrzeja Dudy. No i akurat w moim przypadku i mojego kumpla przypadło nam zadanie zatrzymania kolumny prezydenckiej. No i muszę przyznać, że zobaczenie kogoś, kogo oglądało się wcześniej tylko w telewizji na żywo, no jest dość ciekawym i dziwnym doświadczeniem. No mieliśmy tam także okazję zobaczyć i porozmawiać z oficerem BOR, którzy oczywiście zabezpieczali tą wizytę. Widzieliśmy także dziennikarzy w akcji. No ponieważ dosłownie kilkadziesiąt metrów od nas pojawiło się kilka wozów transmisyjnych największych polskich telewizji, pojawiło się tam także mnóstwo fotoreporterów. A co do samego prezydenta, no to obejrzał on tą naszą bazę bytowania w lesie, uścisnął osobiście dłoń każdemu żołnierzowi, a tych było ponad 200, no i następnie zjedliśmy także z nim wojskową gruchówkę. No ale właśnie, wizyta ta jest troszkę jednak chyba kontrowersyjna. No ponieważ nie dam sobie głowy uciąć, ale wydaje mi się, że troszkę skomplikowała plan naszych ćwiczeń. A to dlatego, że kilka dni spędziliśmy nie tyle na przeprowadzaniu jakichś treningów czy działań, a na tym, aby przygotować tą bazę na przyjazd prezydenta.
Nie było to co prawda posunięte do malowania trawy na zielono, tak aby zrobić na nim jak największe wrażenie. Było jednak odczucie, że jesteśmy po prostu statystami i przygotowujemy pewną pokazówkę. No ale cóż, do wizyty tej doszło kilka dni przed wyborami. No i jest to chyba klasyczny przypadek, kiedy polityka wtrąca się w sprawy wojskowe. No ale cóż, pomimo tego, można się zgadzać z poglądami prezydenta Dudy bądź też nie, był to jednak niewątpliwie zaszczyt. No i nie każdy może powiedzieć, że uścisnął dłoń prezydenta, czy też zjadł z nim wspólny posiłek. No i podsumowując, co do plusów tych ćwiczeń, no to na pierwszym miejscu muszę powiedzieć, że wyżywienie. Jedzenia było sporo i było doprawdy całkiem niezłe. Dużo lepsze niż kiedy odbywałem służbę zasadniczą około 10 lat temu. Otrzymaliśmy także mnóstwo amunicji i środków pozoracji pola walki. No a cóż, strzelanie to jest doprawdy świetna zabawa. No i muszę przyznać, że w ciągu tych kilkunastodniowych ćwiczeń wystrzeliłem chyba 3 razy więcej ostrej i ślepej amunicji niż w trakcie całej mojej służby zasadniczej. Zostały także docenione nasze wysiłki, a to dlatego, że z kumplami w pewną niedzielę wyjechaliśmy jako ochotnicy do dodatkowej pracy, no i zostało to zapamiętane i wynagrodzone. Była to także niewątpliwie bardzo ciekawa przygoda i odskocznia od monotonii życia codziennego. No jednak nie obyło się także bez minusów. No organizacja niestety troszkę kulała i straciliśmy bardzo dużo czasu na niepotrzebne apele, zbiórki, czy też zbędne czekanie w długich kolejkach. Trzeba tutaj jednak pochwalić jednostkę wojskową w Grudziądzu, tam gdzie ostatniego dnia zdawaliśmy mundury i oporządzenie, ponieważ przebiegło to bardzo szybko i bardzo sprawnie. Kolejnym minusem jest także fakt, że było chyba troszkę zbyt ciężko. No nie można tutaj zapominać, że średnia wieku to 30-40 lat i są to ludzie, którzy w cywilu, być może nie prowadzą jakiegoś aktywnego trybu życia, czy też nie uprawiają sportu, i całodzienne maszerowanie, czy też bieganie, bądź czołganie się z dość ciężkim oporządzeniem i bronią, może być po prostu dla nich nieco zbyt ciężkie. No i praktycznie już od pierwszych dni dość sporo ludzi codziennie szło do lekarza, uzyskiwało zwolnienie lekarskie, i efektywnie nie uczestniczyło w kolejnych ćwiczeniach. No i tutaj przyczyną mogło być zarówno słaby stan zdrowia, czy też po prostu lenistwo. Do ostatniego dnia ćwiczeń, chyba ponad połowa ludzi przebywała na zwolnieniu. No i właśnie, tutaj nasuwa się także pewien kolejny wniosek. Nie mieliśmy tutaj żadnego wyboru i wezwanie było tak naprawdę przymusem. Gdybyśmy nie stawili się na to ćwiczenie, to groziłyby nam po prostu konsekwencje prawne. No i tak na chłopski rozum, lepiej chyba byłoby przeznaczyć te pieniądze dla jakichś pasjonatów czy też ochotników. Ochotnik zawsze będzie w stanie wykonać dane zadanie dużo lepiej niż człowiek do tego zmuszony. Mam pewne wątpliwości, czy jestem zwolennikiem tego typu ćwiczeń rezerwy i wzywania ludzi na siłę. Lepiej byłoby chyba wykorzystać te środki nieco inaczej. Kolejną kwestią jest także fakt, że ponieważ już od kilku lat nie obowiązuje służba zasadnicza, nasuwa się także pytanie, kogo ludzie będą wzywać na tego typu ćwiczenia rezerwy za powiedzmy kilkanaście lat. Jednak podsumowując, było to dla mnie dość ciekawe doświadczenie i całkiem fajna, czasem nawet wesoła przygoda. Natrafiłem także na bardzo fajnych kumpli, także pozdrawiam tutaj, jeśli oglądają, Dominika, Macieja, Waldka i Adriana. Także to tyle, jeśli chodzi o podsumowanie tych ćwiczeń. Zapraszam na kolejne filmy i na powrót prowadzonych serii. Nowe odcinki pojawią się w ciągu kilku dni.